W dzisiejszym vlogu zobaczycie, jak spędzamy dzień regeneracyjny, dzień pomiędzy meczami, kiedy musimy doprowadzić się do stanu używalności po ciężkim meczu, a jak wiecie, w piłce ręcznej jest tak, że po ciężkim meczu to każdego coś mniej lub bardziej boli i fizjoterapeuci zazwyczaj mają dużo pracy. Niby siłownia, a jednak telefon, co olej? Nie? Jednak? Trzeba się na sobotę Tak. godzinką. Ale w sumie co ja tu wygadam, że ja też używam telefonu do nagrywania. To prawda, czasami za dużo. Za dużo? Tak. A co, masz jakieś pretensje do mnie o jakieś nagrania? Nie, od ludzi z jakimś jest pomoc. No. Powiedz, jak to oceniasz na 10? Od 0 do, od 1 do 10? Brakuje skali. Brakuje skali i to jest to. Odpowiedziałbyś inaczej, kurde. Bartek, zapowiadałem ci to pytanie. Czy to prawda, że fizjoterapeuci w Reha Sporcie potrafią zrobić tylko 3 powtórzenia ćwiczenia? Zaprzeczam. Zaprzeczasz? Zaprzeczam. A ja tam mam doświadczenie z Reha Sportem i widziałem, że mało osób właśnie tam potrafiło Powiedz więcej zrobić. ćwiczenie. Powiedz ćwiczenie? Tak. Nie wiem, no tak, żeby ciebie zmęczyć, to barfi daj. Ile? Padnij powstań. No, musisz więcej niż 3 Więcej niż zrobić. trzy, tak? Więcej niż 3. Mówi głośno. Raz. 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 Wyjmijmy problem z ćwiczeniami, jak z liczeniem. To jest łapa. Co jest to? Dawaj, 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 pokaż. Pokaż, jaki do ciebie. Rekreacja? Szkoła jest tu to wiesz. No, bo już pompowana. Czy cały czas taka wielka jest? Trzymasz. Cały czas taka wielka. Pokaż, 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 łapy. No. Opa! A, to jest prawdziwa decha, panowie. Szkolenie się relaksuje pięknie. Pewnie 10 godzin oglądania wideo za nimi. Olej, jesteś dobrym uczniem? No tak, właśnie idę na dodatkową lekcję. Z czego? Z taktyki piłki ręcznej. I co będziesz, czego będziesz się uczył? Podejrzewam, że to niedługo będzie jakaś parkurka po Brazylii. Ale dziś jeszcze sama teoria. Sama teoria? Tak. No jesteś trochę przygotowany na to, czy jeszcze dość blado? Pokaż, pokaż. Oczywiście. No. Nie będziemy pokazywać dokładnej zawartości, żeby nam Brazylia nie dotknęła. Tak jest. Jak to oceniasz, Maciek? Już masz łapę wielką, nie? No. To ogarniesz, a ja na przykład jak jadę... Jaką on ma łapę? Co? Jaką on ma łapę? Wielką. Wielką? Dłoń tam. A dłoń, a... To łapy nie ma więcej? Nie masz. Nie. No jeszcze raz. A potem kto gra? Nie wiadomo jak ten, rozsłuje nam. A jak to się mówi? A ile tam jest rond w Kwidzyniu? Będzie hejt z dużo. To jest popularne. Teraz dawaj, Arek. Arek, o, zabieraj. O, 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 o,
Spicha, Moryto! Moryto! O, ale się... Spicha. Moryto. Oj. O, Moryto wstrzymuje się w piłce, Wicha i... Oso, masz jakiegoś godnego przeciwnika tutaj? Masz jakiegoś godnego przeciwnika w tym pokoju? Oso, Bela wskazuje, że na razie nie. To też świeżego zasuwa, nie? Musisz wiedzieć. Świeży dobrze gra? Mam się. Świeży, bardzo dobrze się rozumiemy. Bardzo dobrze się rozumiemy. A jak Maciek gra? Maciek, twój brat? Nie. Nie mój brat, Maciek Madziński. MM. Nie, my jesteśmy drodzy zostawali na razie, także zobaczymy jak to. Czy by ty włączyłeś kury? Nie. A kto jest ostatni w tabeli? Kto jest faworytem tej rozgrywki? Ja jestem za Liverpoolem cały czas. A kto gra Liverpoolem? No tutaj są chłopacy, tak powiem, z ostatnim razem pod pan. Ale którzy, Areczku? Którzy? Bo tu nie widzimy. Tam kolega, który jest z naszej drużyny. Ten podpadł? Nie powiesz imienia? Jakieś statystykę 0-6 i się ze mną śmiał. Pierwszy mecz dość ciężki. Tak, pierwszy mecz od jakich 10 ze mną wygrał i wiesz. A to nie jest tak, że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz? Masz konfigurację zrobić. Nie. Ten mecz. Wynik jest taki, jak się spodziewałem. Bardzo dobry. Wynik, popatrz o swoim. Lekcja pokory tak zwana. 3-1. Marcin Najman, lekcja pokory. Przegraliście 8-1. Lekcja pokory. Teraz po tym, można powiedzieć, krótkim dniu idziemy spać. Musimy się wyspać bardzo mocno. Jutro od rana będziemy się szykowali do tego, żeby zagrać. Nie zagrać jak najlepszy mecz. Żeby wygrać mecz z Brazylią i awansować z grupy z dorobkiem 2 punktów, żeby mieć potem szansę na walkę o coś więcej. Do zobaczenia. Nawet gdyby Łomża była światową stolicą kina, to i tak bylibyśmy znani z tego, co robimy najlepiej. Łomża. Znani z piwa.